Ten plac przeznaczony dla rowerzystów mieści się przy ulicy Tyrkusowej, tuż obok skateparku. Od soboty oficjalnie dostępny jest dla mieszkańców. Pierwszy oficjalny dzień, kiedy młodzież tutaj może spróbować swoich sił, ale jak myślę każdy z nas obserwował tutaj ostatnimi dniami, to dla niektórych na pewno nie pierwszy, bo mimo tego, że oficjalnie są dokumenty i ten pump track może funkcjonować, tak wcześniej sobie niektórzy tutaj już używali tego pump tracka i po tym nawet widać, jak bardzo on był potrzebny w mieście. Tutaj za moimi plecami już jest grono osób, które już zaczyna przygotowywać się. Startuje za chwilę biuro zawodów. O 13:30 rozpoczynamy od najmłodszych, również dla grupy Open, więc każdy dzisiaj, kto ma dwa kółka, może spróbować swoich sił na tym pump tracku. Widzimy, że i skatepark też tętni życiem, więc myślę, że rano troszkę było padło w deszczu, a z każdą minutą to słoneczko coraz bardziej wychodzi i tych ludzi myślę, że tutaj będzie za 2-3 godziny cała masa. Obiekt budzi duże zainteresowanie, szczególnie tych młodych użytkowników. Składa się z dwóch torów, łatwiejszego i trudniejszego dla bardziej wprawionych amatorów jazdy ekstremalnej. Przeszkody, które pokonują rowerzyści, mają od 50 do 170 cm. Pozwalają na wykonanie różnych ewolucji skoków czy pokonywanie profilowanych zakrętów. Ja myślę, że każdy, kto choć raz zjedzie sobie po takim pump tracku, spróbuje jakiejś takiej troszkę bardziej ekstremalnej jazdy na rowerze, te endorfiny, które się później w organizmie wyzwalają, nie dają o sobie zapomnieć i każdy później ich szuka, więc ja myślę, że tutaj należy upatrywać tych emocji, tej energii, którą się człowiek, on ją na początku tutaj zostawia, bo to kosztuje masę wysiłku, ale później ta energia w nim buzuje, żeby robić coś pozytywnego i myślę, że takie miejsca jak skatepark i pump track tutaj w Bełchatowie powodują, że ta młodzież wykorzystuje swoją energię na fajne rzeczy, a niekoniecznie na coś głupiego. Pump track wykorzystywany będzie głównie przez lokalnych rowerzystów, choć Miejskie Centrum Sportu nie wyklucza organizacji dużych imprez na tym obiekcie. Z naszych informacji, które mamy, to jest trzeci, jeżeli chodzi o wielkość, obiekt w Polsce. Na skateparku mieliśmy już dwa razy eliminację Mistrzostw Polski. Będziemy się zastanawiać, czy w 2019 roku nie zrobić jakichś zawodów rangi takiej ogólnopolskiej tutaj właśnie na pump tracku. Skoro jest i jest on bardzo fajny, spełnia swoją rolę, to dlaczego nie? Koszt inwestycji przekroczył 1 700 000 zł.